Hej, 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 hej! Siema wszystkim, tu Kamrus. Witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w The Binding of Undertale. Kontynuujemy naszą przygodę na modzie i zaliczyliśmy sobie Grid Mode i Hard Mode na frisku, więc może teraz zagramy Monster Kidem. Czemu by nie? Zagramy Monster Kidem. Ciekawe, jakie nawiązania zrobią i do tej postaci, która właściwie nie była zbyt istotna w Undertale'u. W ogóle z tego, co widzę, mamy postacie Relikt. Nie wiem, do czego to zbytnio nawiązuje. Może dlatego, że ten dzieciak jest pod protekcją? Mamy pasek i mamy łyżkę. Nie za bardzo rozumiem nawiązanie do tego. Wiem, że nie mamy rąk. Może chodzi o to, że jesteśmy szybcy? W ogóle nie odpaliłem tego hadu dodatkowego. Może o to chodzi, że jesteśmy szybcy po prostu? Bo ten dzieciak, nie wiem, był szybki? Nie wiem za bardzo. Nie ogarniam. Nie widzę nawiązania dobrego. Ale z nim w sumie ciężko by było zrobić dobre nawiązanie. Łyżka dlatego, że... Trzeba go karmić łyżką? Bo nie ma rąk? No dobra, wydaje się taką mech postacią w sumie. No ale cóż, pomijając, ogramy wszystkie, tak czy siak. Jazda, niech będzie, dostaliśmy tirsy na start. Co mi się mnie bardzo cieszy. I to bardzo, bardzo, bo jednak boost do obrażeń się przyda. Aż nie jest taki super duży i będziemy mieli trochę zasrane pomieszczenie. No ale musimy dać radę. Musimy być zdeterminowani. Oj! Z dupy pojawiają się potwory pomocy. Ooo! Nice! Ubiorę, bardzo fajny item, dziękuję. Boom, wybuchnie, dziękuję. Ej, no to jest... Ej, to jest akurat miły dodatek. 25 centów, auć. Bardzo przyjemne. Bardzo, bardzo. Nie będę ukrywać. Niech będzie. Z tego co widzę, znaczy podejrzewam, że Monster Kid jest zamiennikiem takim Megi. Bo Megi była chujowa, to on też jest. No i on też ma dużo życia. O mój Boże, mam bekę. W ogóle parę osób wspominały parę, całkiem sporo osób w sekcji komentarzy. No w ogóle pozabijałem ich na czas? Dobrze. Parę osób w sekcji komentarzy powiedziało: ej, Kamru, skoro robisz modyfikację do Isaaca z Undertale'a, to może nagraj Undertale'a. No nie chcę mi się odpisywać na te wszystkie komentarze, bo tego było jest coraz więcej. Ale pa. Odpowiem w filmiku po prostu. Nie będę nagrywać Undertale'a z prostego powodu. Powód jest prosty, ja kupiłem tą grę i ją przeszedłem. Ja po prostu przeszedłem na trzy możliwe sposoby, czyli Pacifist, Genocide, Neutral. Czyli standardowe sposoby. W ogóle chujowe itemsy. Ja sobie kupię to. Ciekawe mi, co daje fight. Aż kupię i zobaczę. Bloodlust. Yes. Kupię, zobaczę, co daje. Murder everything. A! Necromophicon. O, tirsy. Biorę. Potrzebuję pieniędzy. Tak, to jest efekt Necromophiconu. W sumie spoko. Śmiesznie zrobione. Au! Mech. Tak czy siak... Ta muzyczka. Tak czy siak, nie będę nagrywać Undertale'a, bo jak mówiłem, przyszedłem na właściwie wszystkie możliwe sposoby. Okej, są jeszcze dwa możliwe, czyli No Soul, Pacifist i No Soul, Genocide, ale mi się nie chce. Pomijając, myślę, że w tą grę nie ma sensu nagrywać, jeżeli nie jest to nagrywanie na ślepo, okej? Jeżeli nie jest to nagrywanie na ślepo, uważam, przesunę się tak, uważam, że nie ma sensu jej nagrywać. Bo w tej ta gra nie ma jakiegoś super dobrego gameplayu, poza, no nie wiem, no, ma parę fajnych walk, ale tylko parę fajnych walk, większość walk jest taka sobie. Nie ma jakiegoś super dobrego gameplayu. Ale ma duże poczucie humoru i całkiem śmieszne plot twisty. I dlatego się właśnie gra w tą grę. A jeżeli znasz tą grę już na pamięć, to jaki sens? Nie będzie tego elementu zaskoczenia, nie będzie tego fanu. Nie będzie tego fanu, moi drodzy. Więc jaki sens jest to nagrywać? Dlatego nie będę tego nagrywać. Magic Mushroom, yes! O, yes, jestem teraz dużym potworem. No. Parę osób powiedziało: Kamlu, z chęcią bym obejrzał tą serię. Jeżeli to oglądasz, to już sobie spoilowałeś. Ale z chęcią bym obejrzał twoją tą serię, tylko że nie chcę sobie spoilować Undertale'a. O mój Boże. Znaczy, kota nie biorę, bo na chuj. Pap. O Boże! O Boże! Babry i papirusa!
Dobra. O mój Boże, ulałem się. I strzelam kośćmi, no tak. Dobry i papirusa. Kurwa. Wracając. Były osoby, które mówiły, że Cameron sam nie chce sobie spojrzeć Undertale'a i z chęcią bym obejrzał, ale nie obejrzy. No to ja mówię, no takie trudno, no nie musisz oglądać, tylko to nie jest w stylu, żeby nie było, że nie podoba ci się, to nie ogląda, i broń Boże. To jest bardziej w stylu, o, pomocy. Bardziej w stylu, że mordo, no kurwa, możesz sobie kupić grę, możesz sobie kogoś obejrzeć, nie musisz przecież teraz... O Boże, ja chcę w tej bombę. Nie musisz teraz przecież tego oglądać, filmik nie ucieknie, możesz obejrzeć sobie kiedykolwiek zechcesz. Alleluja. Aż sobie kurwa mać. Serio, nie zdążyłem się przemienić. Mech. Nie zdążyłem mieć jeszcze skrzydeł. Nie musisz teraz tego oglądać, możesz sobie zagrać, możesz sobie obejrzeć tą grę, a dopiero potem obejrzeć tego let's playa. Seria mi nie ucieknie nigdzie, broń Boże. Więc nie rozumiem podejścia, że o, nie mogę oglądać, bo ten. No okej, nie chcesz oglądać, to nie, ale obejrzyj sobie potem. Przecież nikt się nie pośpiesza, nie musisz oglądać tego w momencie, w którym, nie wiem, wrzuciłem. To jest proste. Jestem aniołkiem papirusem. Monster Kid chciał zostać tak zajebisty jak papirus. I został! No, w ogóle jeszcze ktoś tam się przyczepił, zresztą nie wiem, ktoś się tam przyczepił, że o, Camrus, jak możesz nagrywać modyfikację z Undertale'a? Przecież to jest taki rak, gra jest tak chujowa, fandom jest tak chujowy. Ja pierdzielę, zawiodłem się na tobie. Jak możesz, Camrus, byłeś wybranym. Byłeś wybrańcem, a ty co? A ty co, zawiodłeś mnie? Tak, między innymi tak to wyglądało. Znaczy, po pierwsze, w ogóle, a w ogóle ktoś mi wyjaśnił, jak to działa, jeżeli jestem koło tego. Inaczej, ten duszek rusza się tak jak my, co nie? Tylko, że z opóźnieniem. A jeżeli jest koło mnie, strzela i to dość mocno. Więc spoko, jeden z nielicznych familiar, w którym ma przelicznik. Tak czy siak. Było, o Camrus, jak możesz nagrywać tą grę, fandom jest tak chujowy, bla bla bla. Czy pierwsza kwestia, którą chciałbym poruszyć, to w ogóle jakim cudem, na jakiej podstawie, na jakiej zasadzie jakakolwiek gra single player powinna być... Chwileczkę, muszę się skupić, bo nie chcę tracić życia, broń Boże. Z oczywistych powodów, jakim jest Eternal Herf. Dobra, zajebiście. O nie. O, czy ja umrę? Jeżeli ja wezmę te dwie rzeczy, to ja umrę, co nie? Czy ja umrę, jeżeli będę mieć Eternal Herf? Ja bym chciał wziąć ten Fear Shot. Czekajcie, wiecie co? Sprawdzę to. Eternal Herf Isaac. Muszę się upewnić. Rebirth. Rebirth, proszę. Wybaczcie, ale muszę się upewnić. Chyba nie mogę znać tego. Rebirth, Eternal Herf, dobra. Dobra, nie chcę mi się szukać. Wiecie co, nie będę ryzykować. To jest damage up, ale i tak mam dużo obrażeń. Chwila, my mamy Metatona? O Boże! Metaton powtarza nasze ataki, what the fuck? Szkoda, że nie było sprite'u zmienionego. Ale okej. Okay. Zabawnie. Ej, dobre. Fajnie. O, rozumiem. Czyli podejrzewam, że Alphys będzie jako Lilith. Z Metatonem przy boku. Tak, to może być ciekawe. Opa. Prawie sobie siedzonko. Dobra. Fajnie. Podoba mi się ten pomysł. Ta idea. Good idea. Pomijając, to tak. Na jakiej zasadzie w ogóle... Infested. Na jakiej zasadzie w ogóle gra single player powinna być w jakikolwiek sposób oceniana na podstawie fandomu? To takie pytanie ode mnie. Bo ja tego nie czaję, okej? Okay? Ja tego nie czaję. Na jakiej zasadzie, na jakiej podstawie? Co fandom... O, fajnie, dostałem życie. Okej.
Możemy teraz tutaj wejść i się wyleczymy. O, panie. Pał. Co ma jedno do drugiego? Przecież fandom nie ma w żadnym stopniu wpływu na samą grę, na samą jakość gry. Nie mówię, że Undertale jest super zajebistą grą. Bo oczywiście Undertale jest overhyped, tutaj go nie będę ukrywać. Ocena Undertale'a jest strasznie nadużywana. O, najlepsza gra 2015 XDDD. Nie jest najlepsza, chociażby ten problem, o którym mówiłem, gameplayu strasznie posysa. Ale gra dalej jest bardzo przyjemna. Jest bardzo przyjemna, ma całkiem spoko nutki. Kojarzą mi się z Toho, podobają mi się. Czekajcie. Ma dużo różnego rodzaju żartów. Jedne gorsze, jedne lepsze, ale gra jest strasznie enjoyable. No nie wiem, gra jest przyjemna, jest zdecydowanie przyjemna. Można się dobrze bawić. Jest spoko, jak na indie gierkę jest bardzo spoko. I rozumiem, że fandom, na przykład Undertale'a, jak to ludzie określają, może być mega rakiem, bla 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 bla. Ej, ten duszek jest niezły. W sumie, jak tak ogarniam. Okej. Nic tutaj nie ma ciekawego w ogóle. W sumie możemy rolnąć. To są HP upy, też raczej to nie będę podnosić. Najpierw zrobimy szatana, potem weźmiemy chaos. Czy flałę, jak chciałem powiedzieć. Chłe, 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 chłe. Au, serio obrywałem? Nice. Ale mamy kurę duże obrażenie. O, cześć Krampus. Nope. Oberwałem tak czy siak. Fajcu nie potrzebuję, już wezmę sobie Krampus head. Fajt jest taki sobie. Dobra. Leczymy się. Nawet jeżeli fanów dłużej... Ja w sumie nie wiem. Nie odczuwam tego. Uwaga. Kostka. Czy chcę mieć zwiększone obrażenie? Jebać to. Fandom może w dużej części zachowuje się rakowo, niefajnie, nie wiem, pewnie nadużywa pozytywnych określeń wobec tej strony, zachowuje się jak idioci. Nie wiem, nie znam fandomu Undertale'a, nigdy się w to nie wgłębiałem, ale nawet jeżeli fandom Undertale'a jest chujowy... Ło, Mom's Knife? Biorę. Albo time. Gdzie są noże? Jest. O, proszę. Nie no, chaos card działa dobrze. Działa dobrze. O, Temmy Head! Wiem jak to działa, ale z nożami to się niezbyt dobrze łączy. Nawet jeżeli fandom Undertale'a w dużej części zachowuje się no gorzej niż źle. Speeddown, to dzięki. Nie zmienia to faktu dalej, że nie uwierzę, że cały fandom Undertale'a jest zły. Nawet jeżeli wyróżniająca się część fandomu zachowuje się jak gówno, nie oznacza to w żadnym wypadku, że cały fandom Undertale'a jest tak zwanym rakiem. No proszę was, ale dużo osób, dużo członków tego fandomu jest kreatywnych, jest jak najbardziej kreatywnych, robi naprawdę bardzo fajne rzeczy. Spójrzcie na przykład na tą modyfikację, która jak na modyfikację na Isaaca jest naprawdę bardzo przyjemna. Zostało podmienione mnóstwo rzeczy, koleś się postarał. Ja się zachwycam obecnie tym modem. Nie dodaję jakichś tam nowych specjalnie rzeczy do gry, wykorzystuję po prostu wszystkie stare, ale wciąż to odzwierciedla klimat gry tej oryginalnej Undertale'a. Daję różne smaczki, przy okazji no, zmienia trochę postacie, którymi gramy, więc mamy zresztą coś nowego dla osób, które się znużą podstawową wersją Isaaca. Fandom jest kreatywny, potrafi wykrzesać z siebie wiele dobrego i pieprzenie, że o, cały fandom to rak, no sorry, ale to jest tylko pieprzenie. Wynikające z dużej części z tego, że o, coś jest popularne, to jest główne. To jest bardzo duży problem. Ogólnie wielu rzeczy. Jeżeli coś jest popularne, what the fuck? A, dobra, serduszko. Jeżeli coś jest popularne, to musi być złe. No to niestety. Domyślam się, jak działa ten tok myślenia, ale ten tok myślenia nie jest dobry. Wiele osób naprawdę serio przesadza i o, jak coś jest popularne, to tak naprawdę nie jest dobre, tylko jest totalnym gównem. Ho, 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 kupię to, bo umrę jeszcze. Nie, to tak nie działa. To tak nie działa, niestety. Wow. Uciekać? Uciekać oczy? No nie! O, nie fokusuje się na mnie, dobrze. Okej. Okay. Metaton, napierdzielaj. Pięknie. Podwójny nóż, musi boleć. HP up? Pa, para, pa, 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 para, pa.
Wezmę, w razie tym zjebał. I teraz HP down się zmienią w HP up. Co nie? Co nie? Puberty, mech. Tak czy siak. Darłam jedno życie, jebać to. Jebać to wskrzeszenie. Tyle. Nie było nic ciekawego do kupienia. Będziemy mieli jeszcze sklepik. Więc, no sorry, ale jeżeli nawet jeżeli duża część fandom Undertale'a jest chujowy, to dlaczego miałbym rezygnować z tej części fandomu Undertale'a, która jest fajna? Która jest przede wszystkim kreatywna, jest fajna, no kurwa mać. Sorry, ale no... Na jakiej podstawie? Chcę robić muchy? Zależy mi na skupianiu much. Nie wiem co to daje, to mi chyba daje wizję. Tak, to mi dawało wizję, więc to nie jest zbyt dobre. O! Uwaga! Najchętniej bym rolnął i tak zrobię. Dalej rolne, bo to nie są ciekawe rzeczy. Dajcie mi to, to są herty. Dajcie mi to, bo obrażenia może być. To też jest niezła opcja. Nie wiem czy chcę... Bym miał gapiego w ogóle, ale nożek będzie wyjebany. Nie wiem czy chcę to. Wiecie co, biorąc pod uwagę jakie mamy obrażenia, ogólnie na nożach myślę, że nie potrzebuję brimstone'u dodatkowego. A właśnie, co ja chciałem powiedzieć, muszek. Chciałem powiedzieć muszek, które by mnie wspomogły w clearowaniu wszystkiego. W clearowaniu wszystkiego. Po prostu ja mam dobry clear, jakby nie patrzeć. Mam dobry clear. Więc mogę mieć, mogę wykorzystać pojedynczy brimstone, właściwie poczwórny brimstone, że tak to ujmę. Żeby po prostu jednąć raz na porządnie, kiedy będzie jakaś skomplikowana walka z bossem czy coś. Albo jakiś naprawdę porządny clear. No. Ja, to jest lepszy pomysł. Dobra, ogólnie Monster Kid miał dobre podejście itemów, nie oszukujmy się. Sam w sobie, no lepszy jest na pewno niż Magdalenka, bo kojarzliwy jest szybki w porównaniu do niej. I chyba ma większe obrażenia, nie jestem pewien. Nie wiem. No cóż. Hopa. Ło! W ogóle ten koleś utknął w płomieniu. O mój Boże. O ty biedaku. W sumie nawet mi cię nie żal, nie lubię cię. Ten się jeszcze zabił. Ogarnięci ci, bo sobie. Auć. Oberwałem. Smutna buzia. A, uciekać ode mnie. Dobra, to było szybkie. Hello. Jej. Coś ciekawego? Skrzyneczki. O, Soul Heart, jak miło. Ty, ty, ry, ty, 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 ty. Uwielbiam tę nutę. Dobra, tiersy mi niepotrzebne, bardziej bym rolnął, a już byłbym mniejszy. Czy to mógłbym wziąć, żeby mieć 3 soulhearty więcej? Na tych 3 soulheartów, po czemu by nie? Rolololo! Rolololo! Mech. Ostatni roll. No, to tyle. W sumie mogę go nakupować sobie życie, to jest lepszy pomysł. Zamiast itemów. Życie mi się bardziej przyda niż itemy. Mamy dużo obrażeń, mam dużo wszystkiego. No to jest dobry pomysł. To był dobry pomysł. Jest. Pięknie. No i to tyle. Co do osób, które stwierdziły, że o, Undertale mnie nie obchodzi, mnie nigdy nie będzie obchodzić i wróć do starego Isaaca. Bo mnie nigdy Undertale nie będzie obchodzić, więc nie potrzebuję, nie wiem, się jarać tym. To taka prosta kwestia w sumie. To czy... Mod do Undertale'a to jest zwykły Isaac. Z tą różnicą właściwie. Z tą różnicą właściwie, że nie mogę z tej nuty. O Boże, to będzie przez cały czas? Nie, na szczęście nie. Z tą różnicą, że po prostu zaczynamy z innymi itemami na start. Możecie przyjąć w takim razie osoby, które mają wyjebane na ten mod, że gramy Edenem. Za każdym razem gramy Edenem i mamy inny zestaw itemów. Kurwa, nie mogę na to strzec. I mamy inny zestaw itemów. Dokładnie to, gramy Edenem z innym zestawem itemów. To jest ten mod pod Undertale'a, jeżeli was ten Undertale nie jara, macie wyjebane. Proste. Więc nie widzę żadnych problemów, żeby nagrywać tą serię. Osobiście mi się bardzo gra podobała sama w sobie. Mi się bardzo podobała, strasznie doceniam grę za poczucie humoru. Podpadło mi w moje gusta, że tak to ujmę. Uciekać, hop. Więc... Polubiłem postacie. Polubiłem dużo aspektów tej gry. Więc po prostu chcę sobie pograć. Myślę, że to nie jest żaden problem w prowadzeniu tej serii, tak naprawdę. Dobra.
Okej, to było szybkie. No tak, podwójne noże, dużo obrażeń. O mój Boże. Uroki grid modów, nie? Łatwo być przejebanym. Przepraszam bardzo, ale gdzie jesteś? Tym razem cię nie ominę. A, już to jeszcze nie było. Okej, dopiero teraz jest walka. Jej. Ojej. Teraz. Maksymalny zasięg! Oj, zjebałem. Papa. Dźgnię cię. Powinien dać friska z nożem. Co nie? Może dodadzą. Akt? Szczerze bardzo mnie ciekawi, jak to wygląda. Zaryzykuję śmierć. Sobie mogę sprawdzić, co to daje. O! Akt to jest Blankard! Ej, zajebiste. To jest Blankard. Miałem nadzieję, że coś ciekawego będzie. Dobra, weźmiemy Soul Heart. O Boże, ja mogłem rolować! Nie, zjebałem. Zapomniałem, że mam opcję rolowania. Dobra, no. Trudno. Z dwoma nożami musimy dać sobie radę. Jest. Dobra. Nie patrz więcej. Do przodu. Do przodu, moi drodzy. Hoppa. Prawie zabiłem na hita, tylko się ruszyłem. O, te mi w ogóle z szczepką od koledżu. Nie ogarnąłem tego wcześniej. Awe. Dobra. Let's do it! Zgałganiłem już na samym starcie. Chciałem pójść w obrażenia, nie było warto. Ja mam podwójne noże, które nic nie biją. O nie, to będzie ciężko rozwalać, więc rozwalmy tyle monetek, ile się da. Przynajmniej mam penetrujące strzały, jakby nie patrzeć. Więc to nie jest problem. Dobra, o mój Boże, część tych gridów w ogóle... A, zjebałem. A nie, może nie. Kuźma bać. Część tych gridów leci... A! Serio, co się tutaj odpierdziela? Gałganie. I to na potęgę. Dobra. Jebą go. O, pieniążek. Fajnie. Część tych gridów leci, chciałem powiedzieć, do tego. Do mojego taunt przeciwnika, taunt przyjemniaczka, przyjaciela. Bardzo dobrze. Przynajmniej jest przydatny. Łaskawie, wybuchnijcie, zanim oberwę, dokładnie. Ej, ale stracimy wybuchów tylko połowę życia. Ciekawe. Bardzo ciekawe. Sio. Sio, głupie monety, wiem, że możecie mnie zranić. No już, sio. Dobra. Grid już nie ma dużo życia. My też. O mój Boże, my bardzo nie mamy dużo życia. Ale obrażenia są zwiększane. Zajebiście. Zajebiście, moi drodzy. O, w sumie tak nie podejdą, no nieważne. Szybko zabić, jeżeli mnie walnie, ja przegram. Dobra, wygrałem, mów. Było blisko. Miło, zdecydowanie blisko. Dobra. Ładujemy ile hajsu możemy, bo żadnych nie mamy. I będzie dobrze. Więc udało się, zrobiliśmy Monster Kidem. Green mode, fuck yes. Przepraszam bardzo, fuck yes. Dobrze, dobrze. No i to było na tyle. Dziękuję wam wszystkim za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. I do kolejnego odcinka, moi drodzy. The Binding of Isaac. Nie, The Binding of Undertale. Pa, pa.